Zapraszam do obejrzenia wyjątkowego wywiadu z wybitnym polskim ekonomistą, profesorem nauk ekonomicznych, ministrem spraw zagranicznych, posłem do Parlamentu Europejskiego 6 i 8 kadencji, posłem na Sejm 7 i 9 kadencji, Dariuszem Rosati. Spotkanie zostało przeprowadzone w ramach projektu Złote Szkoły z Narodowym Bankiem Polskim, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 10 w Szczecinie. Dzień dobry. W imieniu społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej nr 10 imienia Leonida Teligi w Szczecinie serdecznie witam pana profesora. Nazywam się Majka Bałabuszka, jestem uczennicą klasy 7 i mam przyjemność przeprowadzenia z panem profesorem dzisiejszego spotkania. Spotkanie będzie nagrywane przez mojego kolegę z klasy 7, Dawida Jaszka. Chciałabym poinformować, że wywiad z panem profesorem zostanie umieszczony na stronie internetowej naszej szkoły. W celu realizacji projektu Złote Szkoły z Narodowym Bankiem Polskim. To tak, pytanie pierwsze. Czy uważa pan profesor, że młodzi ludzie mają większą tendencję do rozrzutności i marnotrawstwa pieniędzy niż ludzie dorośli? Nie, nie mam takiego przekonania. Zarówno wśród młodych ludzi, jak i wśród starszych ludzi znajdują się osoby oszczędne i osoby rozrzutne. Może w pewnym zakresie, w miarę upływu czasu, jak staje się dojrzalszy, to oczywiście ma jakby lepszą świadomość tego, że być może trzeba oszczędzać, trzeba gromadzić pieniądze na starość, że ma również inne potrzeby, prawda? Człowiek młody, uczeń szkoły podstawowej czy średniej, no nie myśli o tym, że pieniądze koniecznie trzeba odkładać na czas, na przykład emerytury. To nie są myśli bliskie młodym ludziom. Ale generalnie, jeśli chodzi o pewne skłonności charakterologiczne, to i wśród młodych, i wśród starych, tak jak powiedziałem, są ludzie oszczędni i są ludzie rozrzutni. Wszystkim rozrzutnym chciałbym jednak zwrócić uwagę, że życie składa się z niespodzianek. Życzę, aby to były miłe niespodzianki, ale czasami niestety przychodzą niespodzianki niezbyt miłe, takie jak kryzysy gospodarcze czy jak pandemia. No i wtedy dobrze jest mieć jakieś zapasy w związku z tym wydawaniem pieniędzy. No, od najmłodszych lat trzeba być stosunkowo ostrożny. Nie oznacza, że trzeba być skąpcem, trzeba pomagać czasem koledze postawić wodę mineralną, natomiast ogólnie powinniśmy zachowywać zdrowy rozsądek. Jak nauczyć młodego człowieka szacunku do pieniądza? No mnie się wydaje, że szacunek dla pieniądza zdobywa się pracą. Pracą zarobkową. No, każdy człowiek, który zaczyna życie zawodowe, no, zaczyna po prostu bardzo tak namacalnie i bardzo konkretnie odczuwać to, że pieniądze po prostu przychodzą jako comiesięczna pensja czy wynagrodzenie, a to się wiąże jednak z wysiłkiem zawodowym, z chodzeniem do pracy codziennie, czy też z pracą w domu. No i w ten sposób buduje się może nie tyle szacunek dla pieniędzy, ale taką świadomość, że bez pracy nie ma kołaczy, prawda? I że właściwie w sposób systematyczny, jeżeli ktoś chce mieć pieniądze i chce być człowiekiem uczciwym, to właściwie jedyną metodą tego jest praca zawodowa. Ja nigdy nie, specjalnie nie byłem entuzjastą pojęcia szacunku dla pieniądza, prawda? Dlatego, że no, szacunek powinniśmy mieć do innych ludzi, do naszych najbliższych oczywiście. Natomiast co do pieniądza, powinniśmy zdawać sobie sprawę, że on nie spada z nieba. No i w tym sensie jest to tak zwane dobro rzadkie, prawda? Pomijając przypadki ludzi, którzy wygrywają w totolotka, to no, pieniądze nie spadają nam z helikoptera czy jako manna z nieba i po prostu trzeba na nie porządnie, solidnie zapracować. Dlatego no, po prostu powinniśmy pamiętać, że powinniśmy mieć stałe źródło dochodów pieniędzy, żeby móc spokojnie, beztrosko żyć. Jak nie mamy pracy, to się czasem zdarza, to nie powinniśmy wydawać tak dużo pieniędzy, jak w okresie, kiedy normalnie pracujemy i normalnie otrzymujemy pensję. No a wskazówką na całe życie jest oczywiście oszczędzanie.
To jest dobra zasada, zawsze powinniśmy wydawać troszkę mniej niż zarabiamy, tak żeby budować sobie jakiś bufor finansowy na przyszłość. No, na szczęście żyjemy w gospodarce, gdzie jest rozwinięty sektor bankowy, gdzie możemy wziąć kredyty. I tu zachęcam młodych ludzi, żeby oczywiście korzystali z kredytu bankowego, ale rozsądnie i porządnie to skalkulowali. Jeżeli ktoś chce mieszkać i kupić mieszkanie na przykład, no to na ogół nie uda się tego zrobić z drobnych oszczędności kieszonkowego, prawda? Trzeba wziąć kredyt, ale trzeba wtedy mieć świadomość, że to jest zobowiązanie na kilkanaście lat, że trzeba spłacać ten kredyt, a zatem trzeba oszczędzać. Kredyt bankowy jest dobrą rzeczą, bo możemy od razu mieszkać w swoim mieszkaniu, a oszczędzać później. Kiedyś w bardzo dawnych czasach niestety trzeba było najpierw 10 lat oszczędzać, czy 20, a dopiero potem można było kupić mieszkanie. No to kiepski system oczywiście. Natomiast no, generalnie do pieniądza trzeba podchodzić z pewną powagą i w sposób taki, co na uwadze nasze przyszłe życie i przyszłe potrzeby. Dobrze. Czy na przykład włączanie się dzieci do podwyższonych lub standardowych opłat domowych powinno uchodzić za dobrą metodę nauczania dzieci szacunku do pieniądza? No ja nie wymagałem od moich dzieci, żeby włączały się na przykład częściowo w opłatę, nie wiem, czynszy czy rachunku za elektryczność. Ale po pierwsze, są rodziny bardzo ubogie, gdzie no, mogę zrozumieć takie zachowania, że od dzieci wymaga się, żeby może dokładały 5 zł miesięcznie czy 10 zł, chociaż generalnie nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania, bo dzieci nie mają własnych źródeł dochodów. Więc jeżeli zachęcamy dzieci, żeby sobie oszczędzały swoje kieszonkowe, odkładały na bok, to nie powinniśmy wymagać, żeby one wydawały zaraz pod tempo kieszonkowe, prawda? Natomiast powinniśmy uczyć nasze dzieci i młodzież tego, że życie wiąże się z ponoszeniem określonych kosztów. Mieszkanie wiąże się z ponoszeniem określonych kosztów, wyjazdy na wakacje, że to wszystko są pieniądze, które trzeba w jakiś sposób zdobyć, no oczywiście pracą. Tak? W związku z tym, wracając do pytania poprzedniego o szacunek dla pieniądza, no wpajajmy i wyrabiajmy poczucie takie, że pieniądz nie jest dobrem ograniczonym, tak jak powietrze, i nie spada z nieba, po raz kolejny mówię. I nigdy nie wiemy, czy jutro będziemy mieli kolejne dochody, czy za miesiąc, bo tak jak powiedziałem, życie przynosi różne niespodzianki. Dlatego po prostu bądźmy rozsądni, trzymajmy zawsze jakieś, jak powiedziałem, nazwałem to buforem finansowym, który pozwoli nam w razie, gdy uderzy w nas jakaś nieprzyjemna sytuacja, żeby przeżyć za te odłożone pieniądze. Jaki wpływ może mieć pieniądz na osobowość człowieka? No, może mieć wpływ na osobowość oczywiście. Jak chcę przypomnieć się z literatury, jest taki bardzo pouczający dramat szekspirowski Uskąpcu, który się nazywał Shylock. To jest studium psychologiczne człowieka, który był opętany miłością do pieniędzy i oczywiście źle skończył. Mamy też mit o Midasie, który chciał, otrzymał od bogów taką, bo bardzo o to prosił, taką zdolność, że czegokolwiek dotknie, zamieniał się w złoto. A kłopot się zaczął tym, że jak chciał się napić czy coś zjeść, to napoje i żywność także się zamieniały w złoto. Nie mógł siebie tak żywić. W związku z tym z tych wszystkich przypowieści płynie morał taki, że człowiek nie powinien być niewolnikiem pieniędzy. Nigdy. Pieniądze powinny być środkiem dla nas do realizacji naszych życiowych celów, ambicji, zamierzeń. Natomiast niestety są ludzie, dla których robienie pieniędzy staje się celem samym sobie. Przestrzegam was przed tym, człowiek, który zaczyna kręcić się za własnym ogonem, żeby zdobywać coraz więcej pieniędzy, traci cechy człowieczeństwa. Staje się nieczuły, staje się egoistą i na ogół nie jest to człowiek, który jest w stanie zapewnić szczęście swojej rodzinie. Także pamiętajmy, dajmy się zniewolić
pieniądze. Czy dla pana profesora jest kieszonkowe? Jakie może przybierać formy? No, kieszonkowe, sama nazwa pochodzi z dawnych czasów, kiedy jeszcze było kart płatniczych, ale jest to dobra instytucja, która po pierwsze, ona ma dwa cele. Po pierwsze oczywiście dzieci, młodzież mają jakieś swoje potrzeby drobne, no, być może mają bardzo poważne potrzeby, ale oczywiście nie można pozwolić im na realizację tych potrzeb. Ale jakieś drobne wydatki, takie jak kupno lodów, czy właśnie pójście z kolegami do kina, na to młodzież powinna mieć własne pieniądze, nazywane te pieniądze kieszonkowymi. To na ogół powinna być taka umowa z rodzicami, że co miesiąc rodzice obiecują, żeby dawać, nie wiem, 50, 100, 200 zł może czasami w bardziej zamożnych rodzinach. I te pieniądze młody człowiek czy dziecko może zużyć na własne potrzeby. Ale to jest jakby taki motyw transakcyjny. Natomiast oprócz tego jest też motyw edukacyjny. Jeżeli mamy pewien budżet na miesiąc, na przykład 100 zł, no to uczymy się tego, że nie można wszystkiego wydać pierwszego dnia, prawda? Potem przez 30 dni po prostu lamentować, że nie mamy już ani grosza przy duszy. Tylko no, musimy zastanawiać się, jak rozłożyć te 100 zł i te wydatki na cały miesiąc, żeby starczyło na nasze ulubione potrzeby. Więc ja jestem zwolennikiem tego, żeby tego rodzaju umowy pomiędzy rodzicami i dzieckiem były zawierane i realizowane, dlatego że to ma, oprócz tego, że autentycznie spełnia pewne potrzeby młodych ludzi, to ma to ten edukacyjny walor, o którym trzeba pamiętać. Czy kieszonkowe to zawsze muszą być tylko pieniądze, czy jednak to mogą być inne materialne rzeczy? To jest kwestia umowy z młodym człowiekiem, prawda, z dzieckiem. Mogą to być materialne, mogą to być rzeczy materialne, konkretne, ale ja jestem zwolennikiem, że powinny to być pieniądze, bo pieniądz jest bardzo doskonałym środkiem wymiany. Jeśli ma pieniądze się, prawda, to można kupić rzeczy, które są potrzebne. No ale czasami w pewnych sytuacjach możemy powiedzieć, że co tydzień zapraszam cię na lody albo kupuję ci bilet na mecz swojej ulubionej drużyny. No wtedy to już się nie powinno nazywać kieszonkowe, to są takie drobne prezenty, prawda? Mogą one mieć charakter regularny, ale one wtedy nie spełniają tej drugiej funkcji, o której mówiłem, tej edukacyjnej funkcji. One nie uczą młodego człowieka gospodarowania. A to jest bardzo ważne, żebyśmy rozumieli, że mamy ten budżet i ten budżet nigdy nie jest z gumy, bo potem wkraczamy w wiek dorosły i liczymy na to, że państwo będzie finansować cały szereg rozmaitych, prawda, potrzeb i finansować podwyżki wydatków i budować drogi, szkoły, szpitale i kina i teatry. To jest oczywiście możliwe tylko w pewnych granicach, bo jak to mówimy wśród kolegów ekonomistów, budżet nie jest z gumy. W związku z tym, ja myślę, że lepiej z punktu widzenia właśnie kształceniowego jest po prostu dawać pewne drobne sumy pieniędzy młodym ludziom, ale też dobrze jest, to jest apel do rodziców oczywiście, żeby jednak mieli baczenie na to, na co ten dzieciak te pieniądze wydaje. Bo oczywiście nie powinien wydawać na rozmaite no, niepotrzebne rzeczy, więc wiecie o co chodzi. Dobrze. Jaka powinna być optymalna i rozsądna wysokość kieszonkowego? No nie ma takiej jednej, dlatego że to zależy od kilku czynników. Przede wszystkim zależy od stopnia zamożności danej rodziny. Są rodziny bardzo ubogie, gdzie nawet, tak jak powiedziałem, 50 zł dać dziecku, a kieszonkowe to jest spory wysiłek. Są rodziny zamożniejsze. Ale generalnie jestem przeciwnikiem kieszonkowych kwot bardzo dużych dla dzieci. Właśnie dlatego, że wtedy nie ma tej nauki, żeby wydawać pieniądze na priorytety, na to, co jest najważniejsze. Prawda? Jak się ma naprawdę dużo pieniędzy od rodziców, bo daje i tatuś, i wnusia, i babcia, i dziadek, i wszyscy odrzucają się pieniędzy, no to po prostu nie masz, zdajesz sobie sprawę, że jednak pieniądze są ograniczone i że wszystkiego nie masz mieć. I potem nagle, jak przestajesz być dzieckiem, przestajesz zatrzymać kieszonkowe, to czwarte zderzenie z rzeczywistością.
Więc nie chcę tu mówić o jakichś kwotach, ale myślę, że przeciętnie dzieci w przeciętnych rodzinach powinny być dostawać kieszonkowo, żeby 50-100 zł, prawda? Jaki, jakby mógł Pan, profesor, określić, czym w ogóle jest oszczędzanie? Oszczędność to jest nieskonsumowana część dochodu. Dostajemy jakiś dochód, dochód może być miesięczny, tak, wynagrodzenie, pensja, renta, emerytura, stypendium. To mogą być jednak także dochody z kapitałowe, na przykład jesteśmy inwestorem, obracamy akcjami, obligacjami, jakiś tam dochód. Generalnie ten dochód wpływa albo raz na miesiąc, albo co jakiś czas, raz na kwartał. I wtedy z tego dochodu pokrywamy nasze wszystkie bieżące wydatki, prawda? Płacimy za mieszkanie, płacimy za utrzymanie, nie wiem, samochodu, płacimy oczywiście żywność, rachunki, płacimy też transport, że może jakieś wakacje. To, czego nie wydamy, jest oszczędnością. To jest definicja ekonomiczna. To, czego nie wydamy, jest oszczędnością z definicji. Ale powinniśmy mieć świadomość, że powinniśmy zacząć, zwłaszcza jak się te dochody mają niezbyt wysokie na początku, od tego, że powinniśmy sobie wyznaczyć pewien cel, jeśli chodzi o oszczędności. No na przykład ktoś idzie do pracy, do pierwszej swojej pracy w życiu i dostaje 3000 zł na rękę. I mówi, no tak, ale jestem na początku mojej drogi życiowej, właściwie nie mam nic, nie mam mieszkania, nie mam samochodu, nie mam na wakacje, rodzice powiedzieli, musisz się sam utrzymywać, bo nie mam już pieniędzy. No i wtedy oczywiście taki młody człowiek powinien sobie wyznaczyć pewien cel, że z tych 3000 zł będzie co miesiąc odkładał na przykład 200 zł albo 300 zł i będzie starał się robić to co miesiąc, choćby nie wiem co się działo. To znaczy oczywiście jest wiele pokus, żeby wydać te pieniądze, ale jednak tak jak powiedziałem, pewne wydatki dokonuje się raz na jakiś czas, jak na przykład kupno mieszkania czy wyjazd na wakacje. I dlatego te wydatki finansuje się na ogół właśnie z odłożonych oszczędności. Także każdego zachęcam do tego, nawet tych, którzy dostają kieszonkowe, żeby nie wydawali wszystkiego, tylko odkładali sobie część kieszonkowego, no właśnie na przykład na dodatkowy fundusz na wakacje. Jak nauczyć młodego człowieka oszczędzania? No to jest trudna nauka, bo są ludzie dorośli, którzy też nie umieją oszczędzać, że to nie jest wcale takie proste. No trzeba, tak jak powiedziałem, po pierwsze być konsekwentnym. Trzeba określić jasny budżet na miesiąc, jaki dziewczyna czy chłopiec dostają od rodziców. No załóżmy, że jest to 100 zł miesięcznie. I trzeba powiedzieć, słuchaj, to jest na wszystko. Na twoje, nie wiem, przejazdy tam autobusem czy metrem, na twoje datki też chodził, tak jak powiedziałem, też nie wiem, na lody czy do jakiegoś klubu. No po prostu musi ci to starczyć. Jeżeli rodzice są konsekwentni, to w sytuacji, kiedy dzieciak przychodzi do nich na przykład 20 każdego miesiąca, mówi, mamo, tato, już mi się skończył pieniądze. No a jeszcze tu mam w sobotę, muszę iść na imprezę, muszę coś kupić czy coś i tak dalej. No nie można temu ulegać. Wtedy powiedzieć, niestety miałeś świadomość, że masz 100 zł na cały miesiąc, musisz tak gospodarować, żeby ci na wszystko starczyło. Nie możesz w takim razie wydawać na pewne rzeczy, które nie są najważniejsze. Musisz zachować te pieniądze na to, co naprawdę jest ważne, na co naprawdę musisz je wydać. To jest pewien proces, to trwa kilka lat, ale ważna jest wszystkim konsekwencja po stronie rodziców, która nauczy młodego człowieka, no może niekoniecznie szacunku dla pieniądza, ale liczenia po prostu. Prawda? Obliczania tego, ile mi starczy, ile mi potrzebne. Tak, żeby był jednak świadom tego, że warto odłożyć na bok, nie wiem, 20 zł czy 30, żeby mieć na jakąś nieoczekiwaną sytuację. A jakie formy oszczędzania są dla dzieci najlepsze? No, dzieci tradycyjnie oszczędzały w rozmaitych skarbonkach, prawda, i tak dalej. To ciągle można kontynuować dla dzieci, zwłaszcza młodszych, bo to jest taka bardzo namacalna forma oszczędności. Ta skarbonka stoi, można ją potrząsnąć, bo tam zaszeleści w środku. Wiemy, że tam są te nasze pieniądze.
starsze dzieci, no tak na poziomie liceum, mogą mieć rachunki bankowe, one mogą mieć na przykład dostęp do rachunku bankowych rodziców albo do odrębnego rachunku bankowego. Mogą też umawiać się z rodzicami, że rodzice trzymają pieniądze na swoich rachunkach. I wtedy bardzo łatwo można upoważnić dziecko do tego, żeby wykorzystując bankowość internetową, zaglądało na te rachunki i sprawdzało, jak tam się miewają nasze pieniądze. Prawda? Niestety w ostatnich latach mamy sytuację taką, że oszczędzanie jest bardzo mało opłacalne. To znaczy kiedyś oszczędzało się po to, żeby również mieć dodatkowy dochód w postaci odsetek, prawda? Procentów. Teraz te procenty są bardzo, bardzo niskie. Praktycznie są, no to jest praktycznie znacznie poniżej 1% rocznie, więc jeżeli ktoś odłoży 100 zł, to nie ma tam nawet 10 groszy po roku dodatkowych pieniędzy. Więc głównym motywem teraz oszczędzania nie jest ten dochód z odsetek, tylko jest po prostu włożenie pieniędzy na tak zwaną czarną godzinę, a jakiś momencie, kiedy pojawi się jakaś potrzeba. Zresztą, jeżeli ktoś chce na przykład odkładać pieniądze, bo chce sobie nowy rower, no to też jest bardzo dobry cel. Wtedy on ma konkretny cel, na który odkłada. Miesiąc w miesiąc po 50 zł, prawda, aż gdzieś tam się uzbiera tych kaset złotych czy 1000 zł, za które może sobie kupić nowy rower. Więc to są różne formy jakby uświadamiania młodym ludziom, że oszczędzanie ma sens, że oszczędzanie jest potrzebne, że on nas zabezpiecza przed przykrymi niespodziankami. No i ma, jak powiedziałem, kilka tych celów, prawda? Możemy oszczędzać dlatego, żeby mieć więcej pieniędzy z oszczędności, z oprocentowania, możemy oszczędzać na konkretny cel, a możemy oszczędzać po prostu na wszelki wypadek. Dobrze, to teraz pytanie ostatnie i najważniejsze. Czy pieniądze to nie wszystko? No to jest retoryczne pytanie. Oczywiście, że pieniądze to nie wszystko. Ja już powiedziałem, że pieniądze są środkiem do pewnych rzeczy. Nie powinniśmy traktować zdobywania pieniędzy jak celu samego w sobie, ale od razu wam mówię, jest wielu dorosłych, którzy w ten sposób postępują, niestety. Pieniądze są środkiem do udanego życia, do szczęśliwego życia, pamiętajcie. Pieniądze, jak to się mówi, szczęścia nie dają, to jest także pewien skrót. Dlatego, że oczywiście jak ktoś jest chory albo nieszczęśliwy w miłości, to pieniądze mu szczęścia nie dadzą. To porzekadło ma takie biblijne znaczenie, żeby po prostu nie przywiązywać wagi do rzeczy materialnych. Ale oczywiście ja nie mam zamiaru was przekonywać, że pieniądze nie pomagają w życiu, jak najbardziej pomagają. Ale najważniejsze jest, żeby wiedzieć, czego się chce w życiu, tak? I żeby te pieniądze wykorzystywać na sensowne cele. Jeżeli ktoś lubi pieniądze, bo lubi się trzastać te pieniądze i kupować bardzo drogie, na przykład ciuchy, czy wydawać bez sensu, no to oczywiście te pieniądze mu nie tylko nie przyniosą szczęścia, one będą dla niego źródłem zgryzoty na dorosłe lata i na stare lata, bo po prostu no, nie będzie w stanie po prostu utrzymać przy sobie tych pieniędzy i będzie opętany obsesją wydawania pieniędzy. Są takie, chcę wam powiedzieć, psychologiczne problemy niektórych ludzi, którzy mają tak zwaną kompulsywną skłonność do wydawania pieniędzy. To są nieszczęśliwi ludzie. Powinniśmy, jako będąc jeszcze właśnie w szkole, nauczyć się dystansu do pieniędzy. Wiedzieć, że to zawsze jest środek do czegoś, natomiast to jest w życiu współczesnym, to jest też rzecz niezbędna. No, musimy mieć zawsze jakieś pieniądze, żeby w ogóle funkcjonować. Ale na pewno to nie wszystko. Panie profesorze, to już na tyle z naszego spotkania. Dziękuję bardzo za udzielone odpowiedzi. Mam nadzieję, że pan spędził miło czas. Życzę w swoim imieniu oraz całej społeczności szkolnej wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. I dziękuję bardzo. Do widzenia. Miłego dnia. Bardzo wam dziękuję. Było mi bardzo miło z wami porozmawiać. Jestem pod wrażeniem tych pytań, które mi zadaliście, bo świadczą o tym, że naprawdę jesteście już przygotowani do poważnego życia. A na koniec chciałbym wam oprócz tego życzyć wam zdrowia, prawda, i sukcesów w nauce. To oczywiście życzę wam dużo pieniędzy, bo tak jak powiedziałem, pieniądze nie przeszkadzają.